Witam Was serdecznie. Rząd zarządził izolację. Musimy siedzieć w domach, nie możemy spotykać się ze znajomymi na mieście, maksymalnie jedna osoba, chyba że idzie z rodziną i ja się z tym zgadzam. Ja siedzę grzecznie w domu, ponieważ ja rozumiem, że no przy tym procesie inkubacji choróbska no to jest taka jedyna sensowna metoda po prostu przeczekać. Tylko, że w takiej formie jest to bez sensu, ponieważ co z tego, że my siedzimy w domu, skoro potem idziemy do pracy i możemy się zarazić w pracy? Co z tego, że ty nie możesz spotkać się z kimś na ulicy z dwoma kumplami, ale już z pięcioma kumplami możesz sobie rozmawiać w zakładzie pracy? Ja będę tutaj mówił typowo o Amazonie, ale to nie jest problem Amazonu. To jest problem wszystkich wielkich zakładów pracy, czy w Polsce, czy na świecie. W Amazonie się dowiedziałem, że już 6 osób w samej Ameryce poszło w koronę, a u nas parę dni temu jeden poszedł w Łodzi. Czytam taki profil, który ja nie wiem, czy to założyli pracownicy Amazonu, czy to są w ogóle jakieś takie para związki zawodowe, czy pracownicy, którzy się w jakiś sposób organizują. Jest jeszcze artykuł z lokalnej gazety, to tutaj będziecie mieli te dwa źródła. No i tam wychodzi z tego taki obraz, że oni tam sobie niewiele z tego robią. Że nawet nie przeprowadzono odkażania, że te zalecenia, które teraz są, no bo oni dementują tego. Tak, już tam rzeczniczka powiedziała, że jedna osoba jest chora, no ale tam może być osoba, która nie ma objawów i która będzie te przedmioty dotykała i po niej będą dotykały inne osoby. Specyfika takich miejsc pracy jest to tak, że jest duża hala, owszem, no ale jest masa wąskich korytarzy i ludzie siłą rzeczy się muszą ze sobą w jakiś sposób kontaktować, przechodzić obok siebie. Tak samo transport do domu. Tutaj będziecie mieli jeden filmik. Tak to po prostu wygląda. Ja sam kiedyś pracowałem w HM-ie z kilkanaście lat temu. To jest mniejsze jeszcze zapewne od Amazonu, no ale to ja to liznąłem, jak to wszystko wygląda. Mnóstwo wąskich kiszek, korytarzy, no żeby to co najważniejsze, czyli hala magazynowa była jak największa. No i to jest tak, że pracują tam ludzie nierzadko, którzy nie mają samochodów. Ja myślę, że tam przytłaczająca większość nie ma samochodów, no a ludzie przeważnie są rekrutowani z mniejszych miejscowości. I wygląda to tak, że oni mają umowy z różnymi przewoźnikami. Teraz mówię o chemii, ale myślę, że Amazon ma to samo. No i są specjalne autobusy, które jeżdżą po tych wioskach i ludzi zbierają tak, że powiedzmy za 15, tam ta ósma, czy tam ta zmiana o 6, już nie pamiętam jak to tam jest, 15 minut przed zmianą jest autobusik i oni wszyscy jadą. Dobra, czyli mamy już ludzi w busiku czy w autobusie, którzy koło siebie siedzą. Teraz idą do roboty, wszyscy koło siebie, idą koło szatni, wszyscy koło siebie. Potem są na hali, no to wtedy po hali jako tako się rozpełzli i myślę, że właśnie kiedy ktoś mówi o pracy na takiej hali, to od razu myśli o tym, że oni tam się, ludzie się teleportowali i oni mogą sobie jakieś odstępy koło siebie mieć, ale no właśnie, stołówka, transport, wejście z pracy do pracy. Mówiłem o tym filmiku, tutaj są 3 sekundy filmiku, gdzie no widać, ludzie stłoczeni wręcz biegną, no dzień jak co dzień w takiej pracy, ponieważ oni biegną na autobus. Jak autobus im odjedzie, no to oni nie będą mieli jak wrócić do domu. Będą czekali ileś tam godzin, następny autobus, a to wszystko jest pozamawiane. Rodzina musiałaby swoim transportem podjechać. To są tego typu problemy. I wtedy ludzie nie myślą o tym, że czymś mogą się zarazić, tylko po prostu lecą do autobusu. I to jest karygodne, że firmy, które działają na takich zasadach, mają prawo funkcjonować. Małe sklepiki się zamykają, teraz my nie możemy wychodzić z domu, a ludzie w świetle prawa setkami koło siebie biegną i mogą się zarazić. To jest jeszcze jedna rzecz, o której się nie mówi. Ja myślę, że w kontekście Amazonu musi to wybrzmieć. Jest to praca wymagająca, praca fizyczna. Wymagająca. Ludzie są przemęczeni, a przemęczony człowiek 8 godzin na nogach,
plus minus, łatwiej się może zarazić niż osoba, która no, jest sobie dobrze odżywiona, się wysypia, nie ma jakichś stresów, jego system odpornościowy ochroni go lepiej niż osoba przemęczona, niż taka statystyczna przemęczona osoba, która pracuje w hali, bo to nie chodzi typowo o Amazona. Jest też na tym profilu LG Hem, nie wiem co to jest za miasto, ale też gdzieś w Polsce, również kolejka do bramy, ludzie stoją. Nie wiem jak jest z tymi fotkami, czy ktoś zrobił je wcześniej, tylko że ja wychodzę z takiego założenia, że przy tej konstrukcji budynku, przy tej ilości osób, no to nie da się inaczej. Takich rozwiązań nie da się wprowadzić, żeby ludzie wokół siebie się mieli jakąś przestrzeń. Tak? My sobie możemy do usrany siedzieć w domu, a wylęgać się to będzie tam. No niestety. Tutaj mamy potężne zakłady, potężne molochy, gdzie samo możliwość prawdopodobieństwa, że ktoś tam będzie chory, chociaż bezobjawowo, jak już się taki trafi, no to pozaraża co najmniej parędziesiąt innych osób. I to tak może trwać dniami, aż do pierwszych symptomów i co wtedy? Czy te zakłady będą partycypowały w kosztach? O ile my teraz mówimy o kryzysie, to firmy wysyłkowe trzepią ogromne pieniądze teraz na tej całej sytuacji. Ja już pomijam, czy Amazon coś w ogóle się dołożył, bo na przykład nasze polskie firmy się dokładają i każdy ile może, tu pół miliona, tu milion, tutaj jakieś maseczki, tutaj coś tam szyją. Czy Amazon coś nam pomógł, czy nie? Czy my tylko jesteśmy takim tutaj landem pracowniczym? Ja też oczywiście niczego nie oczekuję, żeby tutaj ktoś jak sam siebie na to nie wpadł, że warto by było kraj pracowników wesprzeć, ale to nie chociaż nie szkodzą, bo ja już pomijam te procedury, ale choćby stanęli na głowie, nie są w stanie przy takiej konstrukcji hal i przy tej ilości osób, nie są w stanie się ochronić, nie są w stanie ochronić pracowników i ochronić nas. I wiecie, o ile ja po kapitalistach no niewiele oczekuję. Nie oczekuję tutaj po elitach tubelczych, żeby oni w jakiś sposób zareagowali. No a my tutaj mamy takie właśnie, jeżdżą teraz patrole, na jakieś dystrykty nas podzielili i od ludzi wymagają. Mówimy już ile osób, ile polskich firm padnie, ale widzimy, że niektórzy robią sobie biznes i mimo pierwszych zachorowań, no z doniesień prasowych tam się niewiele dzieje. Tam cały czas trwa rekrutacja. Można powiedzieć, że do czasu, kiedy pisiory nie zareagują, to ludzie będą wymieniani podczas rekrutacji. Na to wygląda, śledząc te doniesienia prasowe. To jest straszne. A jeszcze chcą, żebyśmy szli na wybory, żeby tą miernotę wybrać jeszcze drugi raz, póki ludzie nie ochłoną, póki ludzie się nie pokapują ten cały PR, że to wszystko jest fajnie, że nie wychodzimy i siedzimy w domu, a my wychodzimy i stykamy się z setkami ludzi dziennie w parunastu miejscach, niestety. I z jednej strony ci dwulicowi ludzie piętnują Trzaskowskiego, że autobusy zrobił jakiś mniej autobusów plan weekendowy. Oczywiście jest to głupotą, tak? No ale no, czego my się pod Trzaskowskim spodziewamy? No widzieliśmy, jak on tam sobie przy czajce radził. A z drugiej strony tych ludzi nie obchodzi to, że wypełnione autobusy po brzegi jeżdżą do Amazonu, jeżdżą do LG Hem, jeżdżą do setek innych korporacji zagranicznych i o tym nie mówią. I pokazują nam tylko Trzaskowskiego, a pokazują go tylko dlatego, że jest przeciwnikiem politycznym. Ja nie jestem ze Trzaskowskim, no dla mnie już samo radzenie sobie, nie radzenie sobie z czajką, teraz tak, ten pomysł z tymi autobusami, to są już dla mnie przypadki, które kwalifikują się pod objawy kliniczne, tak? Objaw kliniczny, który objawia się tym, że dany osobnik nie ma możliwości przewidzenia swoich decyzji w bardzo krótkim okresie czasu, tak? To jest tego typu. No ale nie piętnujmy Trzaskowskiego, jeżeli sami pozwalamy korporacjom robić to samo, na większą skalę, jeżeli zliczyć te wszystkie autobusiki, które
dojeżdżają do tych wielkich fabryk. To tutaj to jest igranie z naszym życiem i z naszym zdrowiem. I tego u Pereiry tego nie przeczytacie. Na TVN-ie o tym nie usłyszycie, na Polsacie o tym nie usłyszycie, w żadnej gazecie o tym nie usłyszycie. Gazeta lokalna dopiero się tym zajęła. Zajmują się tym jakieś partyzanckie profile. Niestety. Bądźcie mądrzy. Podajcie wiadomości dalej, wiadomości, które są ważne, kluczowe teraz. To nie chodzi, żeby komuś biznes psuć, ale to już jest igranie z naszym życiem. Zróbcie to dla tych ludzi, którzy tam się tłoczą i potem wyjdą do nas na ulicę. Na Twittera was zapraszam, na playlisty was zapraszam i życzę wam miłego dnia, miłego wieczoru i pozdrawiam was serdecznie.